Mamo, mamo, nudzi mi się. Dziecko jest przyzwyczajone, że to ktoś dorosły albo rówieśnicy czasami już wymyśla za niego zajęcia. Dziecko zaczyna sobie ufać, że potrafi sobie wymyślić fajne i ciekawe zajęcia, że nie jest w tym zależne na początku od rodziców. Dzieci z biegiem czasu uczą się tak jakby właśnie wierzyć w siebie. Myślę, że też bardzo ważną funkcją jest odpoczynek i reset i takie po prostu nic nie robienie. Maja Strzałkowska, autorka aktywizujących książek i audiobooków dla dzieci serii Julka i Szpulka. W ramach podcastu Rodzice po godzinach rozmawiam z Justyną Bożucką, która prowadzi bloga Co robić, kiedy dziecko? I znajdziecie tam mnóstwo porad dla rodziców, a w tym odcinku będziemy rozmawiać o nudzie. Justyno, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się kolejny raz na rozmowę w ramach naszego podcastu. Dziękuję za zaproszenie. To przyjemność porozmawiać o takich tematach. Bardzo to lubię. Mam nadzieję, że nudno nie będzie dzisiaj, co? Mimo, że będzie o nudzie. Myślę, że nie. Zanim zaczniemy, to chcę podziękować za to, że oglądacie lub słuchacie tego podcastu. Bardzo proszę, abyście subskrybowali, komentowali, lajkowali, by te treści trafiły do jeszcze większego grona rodziców. Możecie też wspierać to, co robię, kupując moje książki lub słuchając audiobooków. Albo po prostu kupując mi kawę na Buy Coffee Too. Wszystkie linki będą w opisie pod filmem, pod tym odcinkiem. A jeśli nie wiecie, jaka jest w ogóle idea tego podcastu, to chodzi o to, by zdobywać wiedzę na temat rozwoju, edukacji i wychowania dzieci, by uprawiać, można tak powiedzieć, świadome rodzicielstwo. No właśnie, a dzisiaj o nudzie. Justyno, chciałam cię zapytać, czy ty często słyszysz, a zakładam, że jak każdy rodzic, komunikat: mamo, nudzę się. No właśnie, trudno mi było odpowiedzieć na to pytanie, kiedy się tak nad tym zastanawiałam, kiedy się tutaj dogadywałyśmy co do tematu odcinka, ponieważ tak, czasami mi się zdarza go słyszeć, ale wydaje mi się, że nie jest to coś uciążliwego, nie zdarza się to często, ale zastanawiałam się, czy to dobrze, że nie zdarza się to często, bo generalnie nuda jest dobra i do tego będę tutaj w tej rozmowie przekonywać, ale później wpadło mi na myśl takie porównanie, do uznawania emocji. Także często też rodzicom, z którymi pracuję, mówię, że jeżeli będziemy mieć w sobie taką pełną akceptację emocji i takie wewnętrzne przyzwolenie na to, że dziecko się złości, że dziecko płacze, że jest smutne, że nie próbujemy tego stłumić, odwrócić uwagi i tak dalej, to paradoksalnie te emocje szybciej mijają, bo dzieci szybciej uczą się z nimi oswajać i te dzieci wcale nie płaczą czy nie złoszczą się godzinami, jeżeli rodzic rzeczywiście ma w sobie pozwolenie na to, żeby tak było. I rzeczywiście tak jest podobnie z nudą, tak sobie pomyślałam, że może o to chodzi, że jeżeli udaje się nam mieć taką też wewnętrzną, szczerą akceptację tego, że nuda jest ważna, potrzebna i że będzie się zdarzać czasami i w takim umiarkowanym stopniu jest po prostu potrzebna dla kreatywności, dla lepszego poznania siebie i wielu innych rzeczy, to jeżeli mamy w sobie taką zgodę, to ona wcale nie trwa tak długo. Ona jest tak jakby zachowana na takim umiarkowanym poziomie. Więc no, może udaje mi się rzeczywiście mieć tą wewnętrzną zgodę i dzięki temu no, ja tych pytań nie słyszę tak bardzo dużo, że właśnie mamo, mamo, nudzi mi się. Także raczej dzieci nie przychodzą często z tym do mnie, a nawet jeżeli przychodzą, to zazwyczaj trwa to kilka minut. Ja wtedy mówię coś w stylu takim, no widzę, że się nudzisz, nuda jest potrzebna, zaraz na pewno coś wymyślisz fajnego. Wiele razy mi pokazałeś, jakie kreatywne pomysły wychodzą z tej nudy. Więc staram się wlać w dzieci takie przekonanie, że to jest okej, ten moment, w którym utknęli i że z tego zrodzi się na pewno zaraz jakiś fajny pomysł. I zazwyczaj to działa bardzo fajnie. Też wiesz, przypominają mi się takie odpowiedzi czy z dzieciństwa, czy gdzieś zasłyszane bardzo często na to: mamo, nudzę się. Słyszałam taki komunikat od rodzica, że inteligentne dzieci się nie nudzą. Ale wiesz co, tak w ogóle zastanawiam się, czy nuda, rzeczywiście ten komunikat mamo, nudzę się, wynika naprawdę z nudy, że nie mam co robić i nie wiem, co ze sobą zrobić, czy czasami za tym komunikatem nie kryje się coś innego, że dziecko chce nam coś w ten sposób przekazać. I to jest bardzo mądra refleksja, którą masz.
Bo rzeczywiście tak jest, że my bardzo dużo wrzucamy do tego worka nuda. I czasami to jest rzeczywiście taki, to do czego ja zachęcam, ta nuda, która jest dobra, to jest ten moment takiego przestoju, tak? Że rzeczywiście dziecko samo jest, mierzy się z pytaniem, co tu teraz zrobić, na co mam ochotę, jak się czuję, na co mam zasoby, tak? Żeby dawać taki moment dzieciom, pozwalać im na to, to jest dobre. Natomiast jeżeli rzeczywiście się to przedłuża i te dzieciaczki w ogóle nie potrafią sobie znaleźć żadnego zajęcia, kręcą się koło nogi, cały czas powtarzają, że im się nudzi, to być może to jest sygnał, na przykład, że dzieci są zmęczone, głodne, przebodźcowane, wcale nie znudzone, tylko przebodźcowane, i potrzebują, po prostu z jakiegoś powodu źle się czują. Być może też się coś stało, są smutne z jakiegoś powodu i one bardziej potrzebują takiego zaopiekowania tego, co się tam wydarzyło. Dla mnie bardzo często to jest znak, że właśnie, że dzieci zazwyczaj generalnie u mnie bawią się bardzo dużo same, ale jeżeli nie potrafią sobie znaleźć zajęcia i jeszcze dodatkowo występują jakieś takie zachowania, że zaczepiają rodzeństwo, że nie wiem, robią bałagan, tak bez sensu, tak, że nie ma w tym jakiegoś zamiaru zabawy, tylko jest taka jakaś złość, jakieś emocje pod spodem, to dla mnie to jest znak, że tu nie chodzi o nudę, to nie jest taka nuda, tylko tutaj po prostu dziecko się źle czuje i chodzi o coś innego, musimy poszukać, tak, co się kryje pod tym wierzchołkiem góry lodowej. To może być też takie wołanie uwagi. I im mniejsze dzieci, tym bardziej potrzebują naszej uwagi, tylko ważne jest, żeby to była naprawdę uwaga taka na 100%, taka karmiąca, taka pełna, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby zagrać z dzieckiem w planszówkę i grać przez godzinę, ale w międzyczasie patrzeć na telefon, czy nie dostałam jakiegoś maila, bo wtedy nie jesteśmy mentalnie razem z dzieckiem, tylko lepiej jest spędzić 10 minut, ale naprawdę tylko i wyłącznie nie tylko fizycznie, ale też mentalnie nakarmić dziecko uwagą, być tak autentycznie zainteresowanym tym, co dziecko chce nam przekazać, powiedzieć, albo co robi, w jaki sposób się bawi. Więc to jest ważne, że jeżeli myślimy, że to jest właśnie wołanie o uwagę, to żeby to było takie, żeby nakarmić tą uwagę naprawdę tak na 100%, ten kubeczek uwagi. I myślę, że też na przykład to jest też wskazówka, jak dzieci, czasami musimy popracować zdalnie, a dziecko jest przeziębione lub też zamknięte z placówka teraz przez wakacje, że warto jest zaplanować tą pracę w takich blokach czasu. Czyli na przykład, no tu w zależności od tego, ile dziecko ma lat, jeżeli powiedzmy mówimy o 4-5-latku, no to zaplanujmy sobie, że przez pół godziny albo godzinę popracujemy. Oczywiście zapowiedzmy to dziecko, tam jest wiele innych wskazówek, które mogłabym tutaj dać, ale w kontekście nudy chodzi mi o to, żeby co pół godziny, godzinę robić tą przerwę i na przykład zjeść wspólnie posiłek, taki karmiący, tak, że jem z dzieckiem, jestem uważna, rozmawiamy, jesteśmy razem, albo się bawię na chwilę, żeby ten kubeczek uwagi też napełnić. I myślę, że co jest też jeszcze może niekoniecznie taką nudą w dobrym znaczeniu, to jest przyzwyczajenie, że dziecko jest przyzwyczajone, że to ktoś dorosły albo rówieśnicy czasami już wymyśle za niego zajęcia. I to też nie jest taka, jeżeli wtedy dziecko mówi, że nudzi mi się, próbując wymóc, żeby ktoś inny wymyślił za niego zajęcie, no to to też nie jest dobre. I to też jest jakiś taki obszar właśnie do zaopiekowania się nim. Z tego, co mówisz, to bardzo ważne jest, abyśmy nie bagatelizowali tego komunikatu. Właściwie, że zastanawiam się, co w takim momencie, bo to cię nie zapytałam, co zwykle odpowiadasz, no ale skoro dzieci nieczęsto zaczepiają cię, mówiąc, że się nudzą, a niektóre dzieci jednak robią to często, bo być może tej uwagi potrzebują dużo więcej, albo ten rodzic też ma po prostu mniej czasu. Są wakacje, często my pracujemy, dzieci są w domach, więc jest to taki trudny moment bardzo często, jeżeli dziecko nie chodzi właśnie, nie idzie do placówki w tym czasie. I co taki rodzic może odpowiedzieć? I w jaki sposób może rozszyfrować ten komunikat? Czy mamy do czynienia z nudą, naprawdę nudą? Mamo, pomóż mi, nie wiem, co mam zrobić. Czy za tym kryje się coś innego? Załóżmy, dziecko przychodzi, mówię, mamo, nudzę się. Przychodzi drugi raz, mamo, nudzę się, nuda, tego nie chce mi się. Co możemy odpowiedzieć? Jak z dzieckiem porozmawiać, żeby odkryć tą przyczynę tej nudy? Jasne, no tutaj myślę, że jest dużo możliwych komunikatów. Ja zazwyczaj mówię właśnie coś w tym stylu, starając się wlać w dziecko takie zaufanie, w znaczeniu
po prostu powtarzam to, co mi powtarzało, że tylko nie używam zazwyczaj słowa nudzę, widzę, że się nudzisz, żeby tego jakoś tak nie podkreślać, tylko mówię na przykład, szukasz teraz pomysłów na zabawę, albo masz chwilę odpoczynku, albo słyszę cię. Mówię też czasami, właśnie powtarzam, że nuda jest dobra i potrzebna i wiele razy widziałam, że wymyśliłaś później coś bardzo fajnego, więc ja robię tak, tylko moje dzieci już do tej samodzielnej zabawy są przyzwyczajone i to jest zupełnie inna sytuacja niż rodzic, którego dziecko na przykład nie ma jeszcze tej takiej, znaczy jakby straciło to zaufanie do siebie, że potrafi się samodzielnie bawić. To jest sytuacja już troszeczkę inna i tutaj to jest też szerszy obszar, tak? Tutaj trzeba też zaopiekować samodzielną zabawę, zaopiekować też to, co my mamy w głowie na temat i nudy, i tego, że dziecko jest samo. Bardziej słuchać niż mówić, tak? I tutaj fajnie powiedziałaś, że na ten komunikat nuda trzeba odpowiedzieć. W ogóle generalnie ja polecam na wszystkie komunikaty dzieci odpowiadać, tak? Podejście RAI, którego jestem promotorką, absolutnie nie zaleca ignorowania dzieci, tylko odpowiadanie na to, co nam mówią dzieci, nie oznacza, że my w tym wypadku za dziecko coś wymyślimy. Można go zapytać na przykład, widzę, że szukasz zajęcia, czy chcesz ze mną porozmawiać i przypomnieć sobie, jakie zabawki mamy w domu, albo co zazwyczaj lubisz robić. No i tutaj jest ważne, żebyśmy rzeczywiście słuchali. Czasami można powtórzyć ten komunikat, który mówi nam dziecko, żeby tak jakby ten komunikat trafił do niego, tak? Czyli on na przykład wymienia, że lubi się bawić kolejkami drewnianymi, to można na przykład powiedzieć, aha, tak, pamiętam ostatnim razem coś takiego zrobiłaś, tak? Czyli tak jakby zwrócić uwagę, żeby dziecko usłyszało też siebie, usłyszało swoje zainteresowania, to, co ono lubi, co by chciało i tak właśnie zwracać ich uwagę bardziej do wewnątrz. A co masz na myśli zwracać uwagę do wewnątrz? No i właśnie myślę, że to jest powiązane z tym, że nuda daje dzieciom możliwość też pobycia samemu. To jest jedna z zalet nudy, tak? Że to jest taki moment też refleksji. I to jest też często coś, co nam brakuje jako dorosłym, tak? My jako dorośli też często się nie umiemy nudzić, bo na przykład w dzieciństwie słyszeliśmy to, co ty teraz mówisz, tak? Że chciałaś być postrzegana jako inteligentna, więc jakby tak myślę, że u wielu dzieci może się tak stać, że z biegiem czasu traktujesz tą nudę jako coś złego, nie chcesz, żeby rodzice myśleli, że jesteś nieinteligentna, to w takim razie będę uciekać od tej nudy, tak? A ta nuda właśnie jest właśnie tym momentem, gdzie powinno się sprawdzić na przykład, co ja chcę robić w ogóle, co jest dla mnie ważne, tak wewnętrznie, tak? Nie co oczekują inni, co jest popularne, co chce moja mama, żebym ja robiła, tak? Tylko w czym ja rzeczywiście mam zainteresowanie, co chcę rozwijać, co sprawia mi radość, jakie mam też zasoby, tak? No bo to jest też coś, co my jako dorośli nie dajemy sobie czasu na to, żeby pomyśleć, czy ja jestem zmęczona i po prostu chcę poleżeć na kanapie, czy mam jednak zasoby i chcę wyjść na przykład z koleżanką do kina, tak? I dziecko też potrzebuje takiego, uczyć się tego, tak, żeby sprawdzać zasoby, jak się czuje, na co ma ochotę, więc nuda w tym kontekście jest bardzo ważna, na takie głębsze, lepsze poznanie siebie. Właśnie bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, że jest to moment refleksji, żeby być też samoświadomym tego, co potrzebujemy. Więc ta rozmowa z dzieckiem, wydaje mi się, że też ja uwielbiam z pozytywnej dyscypliny pytania pełne ciekawości, żeby dzieci się zastanowiły, co tak naprawdę czują poprzez to, że mówią, że się nudzą. I mówisz, że nuda jest potrzebna i że buduje zaufanie do siebie. Ja bym chciała pociągnąć dalej ten wątek tego zaufania, no bo w jaki sposób poprzez nudę dziecko buduje to zaufanie? No przede wszystkim to jest też powiązane z samodzielną zabawą, tak? Że dziecko zaczyna sobie ufać, że potrafi sobie wymyślić fajne i ciekawe zajęcia, że nie jest w tym zależne na początku od rodziców, czy od niani, czy od babci, generalnie od dorosłych, tak? Tylko samo jest twórcze i dzieci z biegiem czasu uczą się tak jakby właśnie wierzyć w siebie, tak? Że jest im dobrze samym ze sobą i myślę, że to jest coś, co każdy z nas jako rodzic chciałby, żeby jego dziecko miało, tak? Żeby lubiło swoje towarzystwo,
towarzystwo i żeby nie musiało uciekać się zawsze do kogoś lub czegoś, bo ekrany tutaj są dużym zagrożeniem, tylko żeby samo potrafiło jakby o sobie też tak myśleć, że nie wiem, jestem fajnym kompanem, jestem fajnym gościem, coś sobie wymyślę, tak? Jakiś aktywność, która jest w zgodzie ze mną, no bo kto ma tą aktywność wymyślić, jak nie my, tak? My siebie znamy najlepiej. Znaczy powinniśmy się znać najlepiej. No a często tak nie jest, tak? Bo często zamiast spróbować poznać siebie, swoje pragnienia i potrzeby, to bardziej myślimy o tym, co się od nas oczekuje. No i tego byśmy nie chcieli, tak? Dlatego to jest bardzo ważne, żeby budować to zaufanie do siebie. No i właśnie to jest też związane z samodzielną zabawą. To jest jedna z ważniejszych zalet samodzielnej zabawy, że dzieci właśnie ufają w to, że są twórcze, że są kreatywne, że są pomysłowe, że są zaradne też i że sobie poradzą, tak, że nie są zależne od kogoś. No właśnie, jeszcze fajnie, że wspomniałaś o ekranach i o uzależnieniach, bo tak sobie pomyślałam, że można bardzo często, że my chcemy rozwiązać jakiś problem bardzo szybko i rodzice często szukają dróg na skróty, a właśnie poprzez włączenie bajki, poprzez ekran tabletu, smartfona, tak, wszystko jest ok, jeżeli to jest w jakichś ramach rozsądnych i ustalonych wcześniej z dzieckiem, bo jeżeli ktoś się uczy, tak jak moje dzieci, na przykład angielskiego na smartfonie, to mają ten limit czasu i czasami rzeczywiście, gdy się nudzą, to mogą to zrobić w tej chwili, tylko wiedzą, że potem już tego tabletu nie będzie. Natomiast chodzi mi też o uzależnienie od innych, że właśnie to, co mówisz, ta samodzielność, budowanie pewności siebie, ale też samoświadomość, bo jeżeli my z dzieckiem będziemy rozmawiać na temat tego, co się tak naprawdę dzieje, to dziecko samo będzie potem rozszyfrowywać swoje własne potrzeby i na nie odpowiadać. Wydaje mi się jednak, że nauka tej samodzielności to jest coś, co jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli ktoś wcześniej tego nie ćwiczył i chce to wprowadzić już po jakimś czasie, kiedy dziecko nie jest do tego przyzwyczajone. I chciałam cię o to zapytać, jakie są etapy budowania tej samodzielności u dziecka, tej samodzielnej zabawy przede wszystkim. Pewnie, wiesz co, ja jeszcze tutaj wrócę troszeczkę do tego, co powiedziałaś, zanim do tej samodzielności, bo tak ten temat ekranów właśnie mi przyszło na myśl to, że w trakcie webinaru o ekranach ja też mam taki punkt, kiedy lepiej ekranów dzieciom nie dawać. I właśnie ten punkt brzmi, kiedy one się nudzą, ponieważ właśnie po pierwsze pozbawiamy ich tej możliwości, tej takiej przestrzeni do rozwoju kreatywności, a poza tym właśnie dzieci stają się właśnie zależne wtedy nie od dorosłych w wymyślaniu zajęć, tylko bardzo często od ekranu, więc lepiej starać się tego nie robić w tym momencie, albo przynajmniej, żeby to nie było regułą, tak? Żeby to nie było tak, że dziecko już wie, że jak powie, że mi się nudzi, to dostanie bajkę, bo to jest też uciekanie od tego, co dla dziecka jest może niekomfortowe, ale bo na przykład uczucie nudy jest dla niego niekomfortowe, ale to jest bardzo ważna umiejętność i okazja do zmierzenia się z tym. To jeszcze możemy za chwilę powiedzieć, co w ogóle nuda daje dzieciom. Natomiast jeżeli chodzi o ekrany i też tutaj mi przyszło na myśl, teraz mamy wakacje i niektóre dzieci szkolne mają organizowany ten czas wakacyjny, który powinien być czasem właśnie nudy bardzo często, to mają go organizowane tak, że tu kolonia, tu półkolonia, tu wyjazd do dziadków, tu wyjazd razem, tak, że one nawet nie mają tej przestrzeni takiej, którą my jeszcze jako dzieci, myślę, mieliśmy, bo nie było takich możliwości, żeby po prostu szwendać się po polach, po mieście, po placach zabaw i po prostu bez napiętego grafiku być, myśleć, bawić się, działać samodzielnie, tak? Więc myślę, że to jest też coś, na co warto zwracać uwagę, że tych grafików nie warto tak zapychać do końca, tak? Nie bójmy się tej nudy. Jeżeli chodzi tutaj o samodzielność, jak ją wspierać, tak? Na przykład w zabawie i właśnie w tym wymyślaniu. Okay, jeszcze, przepraszam, no? Ja bym chciała wrócić do tego, co powiedziałaś jeszcze w międzyczasie, że po co nuda jest potrzebna, bo powiedzieliśmy o tej refleksyjności i ta refleksyjność też pobudza do takiej samoświadomości i pewności siebie, ale może rzeczywiście to podsumujmy, zanim porozmawiamy o tym, jak uczyć się tej samodzielności, jak sobie z tą nudą radzić, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, by uświadomić sobie, dlaczego ta przestrzeń, o której mówisz właśnie, żeby nie zapychać dziecku co do minuty dosłownie tego czasu, no bo co się dzieje, kiedy dziecko się nudzi, jak to wpływa na rozwój w ogóle dziecka?
Pewnie. No ja tutaj wypisałam sobie kilka rzeczy. No to na pewno właśnie to łapanie kontaktu z sobą, czyli taka przestrzeń też do wzrostu wewnętrznego od samego początku. Myślę, że też bardzo ważną funkcją jest odpoczynek i reset i takie po prostu nic nie robienie. I tak jak powiedziałam na początku, my jako dorośli mamy z tym problem i to jest coś, czego bardzo często brakuje. Jak ja sama jako rodzic tak mam i jak rozmawiam z mamami, to też tak mają, że one nie potrafią odpoczywać, tak? No bo najczęściej miałyśmy od dzieciństwa wpojone, że praca, obowiązki, że to od nas oczekują tego, tamtego i my się często zajeżdżamy, tak? Nie dajemy sobie tego momentu na nudę, więc fajnie by było, żeby te dzieci tak prowadzić, żeby jednak one były świadome, że ta nuda jest też okej, oczywiście w umiarkowanym stopniu, tak, że nie chodzi o to, żeby cały dzień leżeć na kanapie, ale że w takim zdrowym, w zdrowej dawce ona jest ogromnie potrzebna. No przede wszystkim też nuda daje, to jest takie wyjście do tej pomysłowości, do kreatywności. My nie wymyślimy takich rzeczy i takich zabaw jak dzieci. Nie ma szans. My już jesteśmy dorośli, ukształtowani, już straciliśmy wiele z tej takiej dziecięcej wyobraźni, z pomysłów takich, które one mają, tak? One, jesteśmy już w tych swoich pudełkach kulturowych, społecznych, wszystko to, co wynieśliśmy ze szkoły, z rodzin, z właśnie różnych tradycji, my już to mamy, dzieci tego nie mają, więc te zabawy, które my wymyślamy, zazwyczaj nie są tak kreatywne jak zabawy dzieci. One mają genialne pomysły, jeżeli właśnie da się im troszeczkę ponudzić, da się im tę przestrzeń na to. Wiesz I co, to jest... przepraszam, ale muszę to powiedzieć, bo a propos kreatywnych pomysłów, wiesz, co się dzieje, jak się dzieci zostawi czasami samym sobie, że czasami ta zabawa się wymyka spod kontroli. I wydaje mi się, że rodzice też czasami się boją tego, że to będą niezbyt, że tak powiem, mądre pomysły. Ostatnio, czy jakiś czas temu, moje dzieciaki z kuzynami wymyślili sobie, że otworzą okno, a że mieszkamy na parterze, to sobie, wiesz, biegali dookoła, wyskakiwali oknem, wpadali drzwiami i po prostu, wiesz, okej, to było kreatywne, ale wydaje mi się, że to też jest fajne, żeby dzieci też uczyły się podczas tej zabawy takich limitów i pewnych zasad, nie? Po prostu je czasami łamiąc też nierzadko. Tak, no nie chodzi też o to, żeby zostawiać dzieci same sobie, tak? My tam jesteśmy po to, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, ale no nawet jeżeli wymyślą czasem coś, co jest nie do końca dobre, czy tam niebezpieczne, no to jak one się mają tego nauczyć, tak? No my jako dorośli nie wpadniemy na wszystko, żeby im powiedzieć tego nie rób, tamtego nie rób. Ja jako dziecko pamiętam, że podobno wypuściłam króliki z klatek u mojej cioci, tak? No a skąd jako dziecko miałam wiedzieć, że się nie wypuszcza królików z klatek, tak? No później się pewnie już dowiedziałam i tego nie robiłam. I no myślę, że to jest coś, co też naturalnie przychodzi z posiadaniem dzieci. My nie możemy ich zamknąć pod kloszem i nie pozwolić im się uczyć świata. I ja wiem, że niestety czasami bywa niebezpiecznie, tak. No, też jestem rodzicem, też bym chciała chronić swoje dzieci przed wieloma rzeczami, no ale w końcu musimy im pozwolić na to, żeby były bardziej samodzielne, tak, żeby kiedyś wracały same ze szkoły, żeby zaczęły więcej robić rzeczy samodzielnych i tak dalej. Także to jest no, naturalna kolej rzeczy. No i jeżeli chodzi o to, że dziecięce pomysły są takie, za bardzo wymykają się spoza ram, nie wiem, ja chyba nie mam tak dużo takich doświadczeń, że moje dzieci wymyśliły aż coś takiego, że po prostu aż się boję ich zostawiać sama. Myślę, że dość dobrze je znam, w znaczeniu, jak wiem rzeczywiście, że gdzieś jest jakiś tam obszar, gdzie coś mi nie pasuje, to ja bardzo szybko staram się o tym rozmawiać, o różnych zagrożeniach. Jak na przykład dzieci inne przychodzą do moich dzieci, to ja staram się im rundkę na początku zrobić. Po pierwsze zamykam pokoje na klucz, gdzie wiem, że są jakieś niebezpieczne rzeczy i gdzie nie powinny wejść. Tak? Mówię im też od razu, że na przykład przy komputerach, gdzie pracuje mój mąż, ja nie chcę, żeby się kręcili. Mamy łóżka piętrowe, więc od razu też mamy też zasadę, że na przykład tylko trójka może być na górze i bez skakania. I moje dzieci są już do tego na tyle przyzwyczajone, że jeżeli jakiś ich kolega nie posłucha i wychodzi jako czwarty albo zaczyna skakać, no to przychodzą mi powiedzieć, że robi się niebezpiecznie. Więc to jest też coś, czego nie wiedziałam na początku, tak? Kilka razy dzieci przyszły i wymyślały takie rzeczy, że no, że bywały niebezpiecznie, tak? Więc ja się po prostu nauczyłam tego, że
że trzeba te dzieci właśnie wprowadzić w zasady naszego domu, gdzie może być niebezpiecznie, po to też, żeby one później mogły się swobodnie bawić same, bez mojego nadzoru, tak, że ja tylko gdzieś tam jestem w pokoju obok, ale nie stoję nad nimi i to ma być ich swobodna zabawa. Jak rozumiem, zasady potem i tak trzeba jakieś nowe wprowadzać, bo ta kreatywność dzieci, ja mówię, że nie ma granic, ale z drugiej strony te dzieci też mają w sobie automatyczne bezpieczniki. Im się włącza właśnie myślenie właśnie podczas tej swobody, prawda? Że zaczynają myśleć, czy to, co robią, jest właściwe, gdzie jest ta granica, badają te granice. Oczywiście wiadomo, że to musi być w bezpiecznych ramach, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby gdzieś nie wiadomo, co robiły. Natomiast też starają się wtedy myśleć samodzielnie przede wszystkim, a nie, że ktoś im pokaże jakieś dróżki, ścieżki, którymi można podążać, a którymi nie. Dobrze, Tak, wracając tak. jeszcze do tego, czego się uczą dzieci, kiedy się nudzą, to wspomniałaś o kreatywności i pomysłowości. Była też właśnie o nauka odpoczynku. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Mamy taki wdruk zrobiony z naszego, przynajmniej mojego dzieciństwa, gdzie no, czego leżysz na kanapie, byś coś zrobił, nie można było po prostu nic nie robić, bo te wdruki gdzieś funkcjonowały przez pokolenia, mam wrażenie chyba. Więc to jest ważne. I co jeszcze byś dodała do tego? No myślę, że to, co ty też powiedziałaś, ten rozwój samodzielności, tak? Tego takiego samodzielnego myślenia, takiej też zaradności, też szukania takich rozwiązań, bo często jest też tak, że na przykład dzieciom coś nie wyjdzie w zabawie, zdenerwują się i jakby zostawiają tą zabawę i jest moment ten właśnie nudy, że one nie wiedzą, czy wrócić do tego, co im nie wychodzi, powiedzmy, że nie wiem, budują coś i nie mogą sobie jakoś tego konceptu ułożyć, żeby im to działało i one nie wiedzą, czy wrócić do tego, czy zająć się nową zabawą, tak? I teraz jest ten moment nudy, gdzie jeżeli my wyjdziemy i powiemy im, dobra, to zrób to, albo teraz, dobra, to ja się z tobą pobawię, skoro tak mówię, że ci się nudzi, albo nie wiem, dam ci ekran, no to od razu odwracamy uwagę dziecka, a być może w tej nudzie przyjdzie do dziecka rozwiązanie. My jako dzieci, my jako dorośli też tak mamy, ja przynajmniej tak mam, że czasami jak nie umiem sobie poradzić z jakimś problemem, mam jakieś pytanie i po prostu nie wiem, jaką decyzję podjąć, to pomaga mi zostawienie tego tematu chociaż na chwilę, albo właśnie takie, nie wiem, zajęcie się czymś innym, ale coś, przy czym mogę też pomyśleć i czasami to rozwiązanie, o którym wcześniej, no tak świadomie nie mogłam go wymyślić, przychodzi do mnie, tak? Także myślę, że w trakcie nudy dzieci też mają taką możliwość, też takiego zastanowienia się na spokojnie nad tym rozwiązaniem, nawet jeżeli to jest w jakiejś takiej atmosferze trudnych emocji, tak? No bo dziecko może być niezadowolone z tego, że coś mu nie wyszło, tak? Tutaj też wchodzi cały czas ta akceptacja emocji, no i to jest w sumie też kolejny punkt, że dziecko właśnie w trakcie tej nudy radzi sobie, znaczy ma też możliwość zmierzenia się, zobaczenia i poradzenia sobie z jakimiś emocjami, tak? Czy to z rozgoryczeniem z poprzedniej zabawy, czy też z tą emocją takiej właśnie nudzi mi się, nie wiem co zrobić, tak? To są też pewnego rodzaju odczucia, które mogą być dla niego nieprzyjemne, niekomfortowe. No i teraz, jeżeli za każdym razem dorosły chce to zabrać od dziecka, no to jak ono się ma tego nauczyć, tak? Pozbawiamy go tak jakby tej możliwości, tak, stanięcia twarzą w twarz z jego emocjami, z jego przeżyciami wewnętrznymi. Więc myślę, że nuda nam też to właśnie fajnie daje. I teraz przyszedł mi na myśl taki cytat Magdy Gerber, założycielki właśnie podejścia RAI, którego jestem promotorką. Ona bardzo często powtarzała, po angielsku to jest chyba if we can learn how to struggle, we can learn how to live. Czyli jeżeli nauczymy się stawać z twarzą z problemami, zmierzyć się z nimi i walczyć, tak, podejmować to wyzwanie, to nauczymy się żyć, tak, to bo te wszystkie problemy, pytania, wszystkie wyzwania, które kiedyś nasze dzieci będą miały, tak, one są teraz w takim dziecięcym świecie, ale to są dla nich pewnego rodzaju wyzwania i to nie chodzi o to, żeby im te wyzwania sprzątać spod nóg, tak, to bo one się uczą przez te wyzwania. Zdobywają umiejętność rozwiązywania problemów. To jest to, czego ja też uczę, tworząc książki, audiobooki, aby dzieci uczyły się robić to samodzielnie i nie traktować problemy jako wyzwania, znaczy jako trudności, tylko jako coś, co jest w procesie, jakim jest życie, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. I myślę, że to też tak właśnie normalizuje, tak? Że jeżeli
dziecko mierzy się z tymi różnymi wyzwaniami, pytaniami wiele razy, no to to tak jakby staje się czymś normalnym. A jeżeli dorośli próbują to odsuwać za każdym razem od dziecka i pomagać mu, znaczy nie chodzi o pomoc, jakby robić to za niego, nie? Tak, wyręczanie. Wyręczać go, dokładnie, no to te wyzwania stają się dla niego jeszcze większe, no bo skoro rodzic musi mnie ratować, no to to musi być straszna rzecz, tak, nie wiem. Jeżeli rzeczywiście rodzic się tak bardzo przejmuje, że się nie bawię samodzielnie, no to w znaczeniu takim, jeżeli to przejmuje, tak, no to rzeczywiście może rodzic mi nie wierzy, że ja potrafię to robić, tak, na przykład. Wydaje mi się, że też że mamy takie, też taką tendencję do szybkich rozwiązań, nowe technologie i ten postęp cywilizacyjny sprawia, że my chcemy mieć wszystko na już i na teraz, a okazuje się, że to nie jest pomocne w budowaniu, no właśnie, ja bym do tego dodała właśnie tą, poprzez umiejętność samodzielnego rozwiązywania swojego problemu, jakim jest na przykład nuda i co ja mogę w tym czasie zrobić, to też budowanie wiary w siebie i takiej pewności. Nie dawanie się też lękom i strachom, że sobie nie poradzę, tylko właśnie, że taką samo zadowolenie z siebie, że sobie poradziłem, poradziłam i wymyśliłem coś fajnego, nie? Tak, i to jest bardzo uskrzydlające dla dzieci. Tak, a to niby nuda, nie? Takie coś, co wydaje się bardzo, które co często bagatelizujemy. Tak, i często mamy też takie negatywne nastawienie do tego, tak? Ja właśnie, jak tutaj się przygotowywałam do tego odcinka, to sobie pomyślałam o tym haśle, nuda się nie uda. Bardzo często jest na różnych feriach stosowana i tak sobie myślę, ale kurczę, lepiej, żeby się udała ta nuda, tak od czasu do czasu, prawda? Tylko mamy takie już negatywne skojarzenia, że nie, nuda to jest coś złego, to znowu dziecko będzie nudzić, no nie? Albo to jest brak właśnie pracy, tak? Że trzeba coś robić, a nie nudzić się. No ale zobacz, nuda to jest problem. No, problem tak jest to coś stosowane. Złego, nuda to coś złego, problemy zaczynamy unikać, zaczynamy się ich bać, a tak naprawdę no, nie ma życia bez problemów. Umiejętność i sztuką szczęśliwego życia jest umiejętność rozwiązywania tych problemów, nie bania się rozwiązywania. Czasami nam wyjdzie coś dobrze, czasami źle i to też trzeba zaakceptować, że nie zawsze rozwiążemy coś dobrze, ale zawsze mamy ten wybór i brak lęku przed tym powoduje, że możemy żyć w sposób bardziej szczęśliwy, bardziej też świadomy. Zobacz, od nudy wyszliśmy do takich poważnych rzeczy. No właśnie, a jak wspierać dzieci w tym, żeby właśnie zdobyły taką umiejętność samodzielnego radzenia sobie, jak widać, i z problemami, jak i z nudą? W jaki sposób, ponieważ słuchajcie, Justyna też wydała e-booka Twoje dziecko może bawić się samo. Dobrze powiedziałam? Twoje tak, dziecko dokładnie. Może bawić się samo. W którym pokazujesz rodzicom, w jaki sposób uczyć dzieci samodzielnego bawienia się, tak? Zabaw. A tak, tak naprawdę, no generalnie wbrew pozorom, ta zabawa to jest wyjście do potem dorosłego życia. Jak ty możesz być ty człowieku dorosły, samodzielny i dokonywać właściwych wyborów w swoim życiu, prawda? Tak, dokładnie. No właśnie, tak jak zaczęłaś teraz mówić, to odpowiedzią na moje pierwsze pytanie właśnie, jak to robić, jak to wspierać, no to to jest właśnie dla mnie samodzielna zabawa, to jest też taki mój konik. Ona jest bardzo dobra dla dzieci, rozwija ich umiejętność na wielu różnych poziomach. I jeżeli chodzi o to, jak to wspierać, to to jest bardzo trudne pytanie, żeby tak odpowiedzieć tutaj nawet w trakcie godzinnego podcastu, dlatego też napisałam tę książkę, ale właśnie najważniejsze mi się wydaje dzieje się na poziomie świadomości i nastawienia. Z tym ma sporo rodziców aktualnie problem, czyli od tych czasów, kiedy dziećmi się w ogóle nie zajmowano, wahadło przechyliło się tak bardzo, że teraz się zajmuje właśnie nadmiernie, mogę nawet tak to powiedzieć, także od samej maleńkości, kiedy dziecko się rodzi, ono zazwyczaj, znaczy nie zazwyczaj, no ale te pierwsze dzieci szczególnie, bo szczególnie jedynacy mają problem z tą samodzielną zabawą, że często dziecko jest pierwsze w rodzinie, albo tych dzieci w ogóle nie ma dużo, jest bardzo duże skupienie rodziców na tym dziecku. To dziecko jest zabawiane, noszone cały czas, tak? Jeżeli płacze, to się uznaje, że to jest właśnie nuda, a nie przebodźcowanie na przykład i że to dziecko potrzebuje spokoju, tylko zazwyczaj się mówi, a nudzi się, to muszę mu pokazać okno, lampę i nosić go po całym mieszkaniu.
Więc od początku te dzieci są zabawiane, są nawet zapisywane na zajęcia. Jest już tyle zajęć dla maluszków, tu jakaś muzyka, tu nauka angielskiego od pierwszych miesięcy. Także tego jest cała masa. No i później rodzice tego na początku nie dostrzegają, po prostu no, idą też z nurtem, taki mamy nurt, a później nagle dziecko jest w wieku 2, 3, 4, 5, 6, 7 nawet lat i nie potrafi sobie w ogóle zająć czasu, tak? Jedyne jego zajęcie czasu to albo rzeczywiście aktywność, którą robi z rodzicem i cały czas jakby od tego rodzica zależy, albo ekrany później wchodzą, tak? To często jest też skorelowane, że dzieci, które nie bawią się same, mają później większą tendencję do tego, żeby ciągnąć do tych ekranów, no bo z kolei zabawia ich ekran, tak? Jak rodzic już nie ma sił i czasu, no to z kolei chcą tą rozrywkę od ekranu, bo nie wierzą w siebie, że potrafią się same bawić. No i tutaj przede wszystkim to jest praca na poziomie nastawienia rodziców i bardzo często naprawdę mam już takie sygnały, że na przykład ktoś obejrzał tylko webinar i sama zmiana nastawienia, uwierzenie, że to jest okej, kiedy dziecko bawi się samo, że to jest okej, kiedy na przykład nawet ono przez 5 minut płacze, że chce się bawić z nami, ale my powiemy, że nie, przepraszam, znaczy nie, teraz nie mogę, a później ono znajduje właśnie tą przestrzeń do zabawy, tak? Bo to nie chodzi też o to, że my się w ogóle z dziećmi nie możemy bawić, żebym nie była źle zrozumiana, tylko chodzi o to, żeby głównie ta zabawa była domeną dzieci, że jeżeli my też w niej uczestniczymy, to żebyśmy byli bardziej obserwatorami, żebyśmy bardziej podążali za tym, co dzieci wymyślają, a nie żebyśmy my dziecko animowali. O to chodzi i właśnie dostaję takie sygnały, że jeżeli rodzic zmienił już to nastawienie sobie w głowie, to po prostu nagle się okazuje, że moje dziecko zaczęło się więcej bawić samo. Ja nie wiem, co się stało, a ja wiem doskonale, co się stało, tak? Po prostu, jeżeli rodzic w głowie sobie zmienił to nastawienie i coś tam trybik przeskoczył, to ten rodzic będzie już inaczej reagował na to dziecko, będzie mu sprzedawał i mówił mu inne komunikaty swoje i werbalnie, i niewerbalnie, tak, że to dziecko z czasem rzeczywiście zacznie więcej wierzyć w siebie. Także to jest też pierwsza część mojej książki, właśnie pokazanie, co w ogóle samodzielna zabawa daje i dzieciom, i rodzicom, bo to jest też naprawdę bardzo fajne dla relacji, to wzmacnia relacje, tak? Bo ja też na przykład zachęcam do tego, żeby bawić się z dziećmi, ale na takiej zasadzie, że właśnie jestem obserwatorem i to, co my możemy wyciągnąć z tego, kiedy dziecko bawi się obok nas, a my jesteśmy, po prostu obserwujemy go, poznajemy go, widzimy, jak ono działa, to też jest naprawdę tak fajna dawka wiedzy dla nas jako rodziców. To jest naprawdę bardzo taki ubogacający czas i też właśnie fajnie wpływający na relacje. No i też oczywiście w drugiej części książki też daję te konkretne wskazówki, jak reagować, jak otoczenie dziecka urządzić, jakie zabawki warto podsuwać, nie narzucać, tylko podsuwać, bo też każde dziecko jest inne, ale są takie zabawki, które zazwyczaj fajnie się sprawdzają i najlepiej dzieci angażują od samego początku. Dobrze, że powiedziałaś a propos nastawienia rodzica, bo ja też czasami się na tym łapię, że to my chcemy naprostowywać gdzieś dzieci, a tak naprawdę musimy zawsze zaczynać od siebie. Jeżeli coś chcemy zmienić, to zaczynajmy zawsze od siebie. To jest moje ulubione hasło, bo się okazuje, że to od nas tylko i wyłącznie od nas zależy, jak my podejdziemy do danej sprawy. Ja cię chciałam zapytać, jakie masz swoich top 5 samodzielnych zabaw, które łatwo wcielić w życie i stwierdziłam, że ono teraz jest bez sensu. Bo to trzeba by było usiąść z dzieckiem i je zapytać, jak wymyśl sobie top 5 zabaw, które cię najbardziej uradują, ale zaintrygowałaś mnie a propos urządzenia pokoju dzieci, po to, aby sprzyjało to samodzielności. Możesz uchylić rąbka tajemnicy, jak to zrobić? No myślę, że to jest najbardziej istotne, kiedy dziecko jest małe, bo ja generalnie zachęcam, żeby wspierać tę zabawę naprawdę od pierwszego dnia życia. I to w przypadku małych dzieci, niemowlaków i dzieci do wieku 3 lat, mamy najwięcej też możliwości urządzenia tego kącika do zabaw, bo dziecko nie jest aż tak bardzo mobilne, tak? One zazwyczaj mają tak jakby w jednym miejscu ten swój pokój, czy tam miejsce do zabawy, więc no tutaj najlepiej się sprawdzi właśnie to, żeby nie było za dużo zabawek w takiej przestrzeni, tak? Że warto jest przede wszystkim podążać za dzieckiem, czyli sprawdzać, co ono aktualnie teraz, czym jest zainteresowane, i w tym nam pomoże właśnie obserwacja dziecka w trakcie samodzielnej zabawy. Wtedy wiemy też, co takiemu małemu dziecku do tej przestrzeni włożyć. To powinna być przestrzeń bezpieczna, tak?
na tyle bezpieczne, że możemy dziecko tam włożyć i pójść do łazienki, zamknąć się, załatwić swoje sprawy i wrócić. Jesteśmy pewni, że dziecko sobie nic nie zrobi. Tak? Czyli tam nie powinno być żadnych niebezpiecznych przedmiotów, żadnych takich rzeczy, na które dziecko zbyt wysoko się może wspiąć i spaść. Także to jest bardzo ważne i myślę, że też dla takich, przede wszystkim do wieku 3 lat, tak? Bo te dzieci jeszcze nie mają takiej wyobraźni, nie wiedzą, co sobie mogą czasami zrobić. Bardzo są skupione na odkrywaniu świata. Starsze dzieci już coraz bardziej są też świadome różnych zagrożeń, więc to już nie jest aż tak ważne. Tak? Tak samo na przykład małe przedmioty, tak nie wolno zbyt małych przedmiotów włożyć do takiego otoczenia. Także tutaj głównie to. No i ja tutaj, jeżeli chodzi w ogóle generalnie o sprzątanie, to ja mam takie podejście pośrodku, tak, że z jednej strony jak najbardziej minimalistyczne podejście jest dobre, bo jeżeli dzieci, większość dzieci, bo to też nie jest tak, że każde, ale większość dzieci ma tak, że jeżeli jest za dużo zabawek, to one nie wiedzą, w co w ręce włożyć. To już jest za dużo. Więc ja na przykład mam taki sposób, że nadmiar zabawek odkładam. Czyli na przykład mamy kolejkę drewnianą, wielkie pudło kolejki z torami, którymi dzieci bardzo często się bawią, ale to jest tak, że one na przykład przez 3 tygodnie bawią się codziennie, a później o tym zapominają na 2-3 miesiące. Więc ja wtedy odkładam to do jakiejś szafy, żeby nie graciło to też. No i po jakimś czasie albo to wyciągam, żeby po prostu dzieci zobaczyły, jak się zainteresują, no to znowu zostaje. Albo ich pytam, no nie, czy chcą, żebym na przykład im podała. Właśnie w momencie nudy, tak? Czyli jeżeli czasami ta nuda się jakoś przedłuża, że dzieci często to pytają, czyli na przykład w trakcie teraz wakacji, gdzie one są dłużej w domu, no to na przykład razem z nimi staram się słuchać, właśnie podpowiedzieć im, jakie mamy zabawki, czy pamiętacie o tym i po prostu zapytać, czy chcecie, żebym wam to podała, tak, bo nie do wszystkiego mają dostęp. One wtedy odkrywają te zabawki na nowo, prawda? Jakby dostały prezent pod choinkę, po prostu mam takie wrażenie. Czy jesteś fanką minimalizmu? A jeżeli chodzi o starsze dzieci, jak ty to widzisz, jeżeli chodzi o przestrzeń sprzyjającą kreatywności u dzieci? No myślę, że tutaj to jest też bardzo indywidualne, jeżeli chodzi o dziecko, tak? I też trzeba dziecku dać już trochę wolności i zaufania odnośnie tego, jak ono kształtuje swoją przestrzeń, tak? Odnośnie tego, jaki porządek ma w pokoju, tak? Czyli też tutaj nie daję tak też zupełnie wolności starszym dzieciom, że nie wiem, że w ogóle nie sprzątamy, bo też to nie jest korzystne dla nikogo. Ja widzę też, że właśnie one czasami, jak już jest tego za dużo, to nie czują się tak jakby w tym pomieszczeniu dobrze. To jest też takie zabawne, mamy, że moje najstarsze dziecko bawi się bardzo często klockami Duplo i buduje sobie różne domki. Mamy pokoje dzieci i ona bardzo często, jak już w jednym pokoju jest już za dużo tego bałaganu, to ona jakby przenosi ten domek do drugiego pokoju. I to jest dla mnie już znak, że to już właśnie jest już ta potrzeba, tak jakby, że ten bałagan jest za duży, że trzeba jej pomóc posprzątać też ten bałagan, tak? Bo w tym wieku dzieciom jest też ciężko to zrobić. To jest dla nich wielki projekt posprzątanie pokoju, tak? One potrzebują naszej pomocy dorosłego i wyznaczenia im konkretnych zadań razem z nimi, tak? Więc to są takie sygnały, które widzę, tak? Że trzeba by tutaj im było pomóc. No i myślę, że właśnie oferowanie pomocy jest bardzo ważne dla takich starszych dzieci, tak? Jeżeli one są w tej swojej przestrzeni, nie na takiej zasadzie, ale ty zobacz bałagan, beznadziejny, jakąś stajnię sobie tu robisz, nie takiej negatywnej, tylko w takim rozmawianiu, że no, masz tutaj teraz bardzo dużo rzeczy, jak się z tym czujesz? Czy to jest dla ciebie okej? Okay? Czy chciałabyś może posprzątać? Czy może potrzebujesz jakiejś pomocy, tak? Na takiej zasadzie oferowania pomocy i pytania, czego też dziecko potrzebuje. Czy chcesz powiedzieć, że to, w jakiej dzieci przestrzeni się znajdują, też wpływają na to, że mogą się po prostu nudzić, bo nic nie mogą w tym pokoju na przykład znaleźć? Tak, o to Tak. chodzi? Tak też bywa stanowczo. To jest też fajne, ale to jest też taki sygnał, o którym mówiłyśmy wcześniej, że dziecko przychodzi i mówi: nudzę się, bo sobie mam o to z czymś nie radzę, nie? Tak, dokładnie. Ale wiesz Właśnie. co, jeżeli też wspomniałeś wcześniej o tych top 5 zabawach, to masz rację, że rzeczywiście nie da się tak powiedzieć o tych 5 zabawach dla każdego dziecka, bo to u każdego będzie co innego.
Ale jak tak sobie myślałam o tym i też wiem, co jest polecane głównie właśnie w podejściu RAI i też jak rozmawiam z innymi rodzicami, to wyklarowały mi się takich pięć rzeczy, które u nas od kilku lat cały czas wracają, tak? Właśnie ja nawet nie mogę się pozbyć nadmiaru zabawek, bo one jakby cały czas wracają. Ja bardziej jeszcze je chowam po szafach, jakich jest za dużo, żeby nie graciły tak na widoku, niż sprzedaję. Dlatego, że dzieci na przykład u nas top jeden to są klocki i to są klocki Duplo, mniej troszeczkę klocki Classic i też mamy klocki Clicks. Bardzo polecam, cudowne rzeczy da się z tego robić. I dzieci praktycznie cały czas się tym bawią, więc to bym powiedziała, że to jest taka pierwsza. Drugie to jest przedmioty codziennego użytku, czyli naprawdę nie musimy inwestować. Wystarczą miski, łyżki, chochelki, lejki, no, rzeczy, które znajdziemy w kuchni. I to się zarówno świetnie sprawdza dla malutkich dzieci poniżej trzeciego roku życia, że one sobie lubią tam uderzać, tak bawić się, coś sobie przesypywać, zabawki wkładać do miseczek, jakieś koraliki, łóżka robić z tego. No, cudne rzeczy. Moja córka się bawi teraz z tymi gąbkami do mycia naczyń. I mąż kupił takie wielkie opakowanie, tam nie wiem, 20 gąbek, wszystkie porwała i to były łóżka dla figurek przez kilka miesięcy. Później to był basen z gąbek, bo to pocięła. No, po prostu genialne rzeczy, tak? A to są tylko gąbeczki do mycia naczyń. I tak samo na przykład w wannie dzieci się tym bawią bardzo często, albo w lecie wyciągam im miskę z wodą i te wszystkie miseczki, chochelki, one sobie tą wodę przelewają na balkonie. Też się bardzo fajnie bawią, nawet w wieku kilku lat. Więc to jest taka druga rzecz. Trzecia rzecz to są różnego rodzaju kolorowanki, kredki. To też jest tak, że dzieci mają takie fazy, że bawią się przez jakiś czas, później odkładają, ale generalnie bardzo dużo kolorują, bawią się. I fajnie też, jak te kolorowanki są związane z aktualnym motywem, tak? Czyli albo z aktualną postacią z bajek, którą lubią, albo z aktualnymi zainteresowaniami dziecka. Więc to myślę, że to jest trzecie jeszcze. Jeszcze miałam dwa książeczki też miałam i to nie do czytania, ale do oglądania. Ja, jak byłem dzieci małe, to układałam książeczki na stosiku w miejscu ich zabawy i one na przykład od czasu sobie podchodziły i je przeglądały i obrazki oglądały. Swego czasu książki były też łóżkami dla jednorożców w zabawie. No też takie fajne wykorzystanie tego. I miałam jeszcze ten piąty punkt, ale teraz mi wyleciał z głowy, który to był. To już nie będę. Może ci się przypomni, nie wiem, moje dzieci lubią robić bazę z poduszek, z koców, właśnie z tego, co jest. I czasami naprawdę niewiele trzeba, ale wydaje mi się, że kluczem jest, żeby pozwolić na to, prawda? Żeby się nie gniewać, że dziecko weźmie tą gąbkę. To nie kosztuje nie wiadomo coś, bo mamy takie wdruki, że dzieci powinny się bawić tylko i wyłącznie zabawkami. Jak są jakieś przedmioty domowego użytku, nie wiem, czy po prostu jesteśmy do nich tak przywiązani, że nie pozwalamy wziąć tej chochli, łopatki, bo będzie grzebane w piasku. Być może warto sobie kupić nowe, albo te nowe dać dziecku, albo niech dziecko wybierze. Trochę takiego luzu chyba też w rodzicielstwie potrzeba, żeby nie być takim zacietrzewionym w tym, że czego się możemy zrobić. No, gdzie z książek łóżeczka, tak? Ja sama tworzę książki dla dzieci, powiem ci, które można wycinać, tak? Bo można ułożyć sobie puzzle z trzeciej części z czterech kartek, żeby dokończyć śledztwo. W innej trzeba narysować w środku portret pamięciowy zagubionej lalki albo nalepić nalepki. I słyszę, jak rodzice mają jeszcze z tym dużo oporu, że jak to książek się przecież nie niszczy, w książkach się nie pisze. Więc powiem ci, że dałam alternatywę, że na stronie internetowej można pobrać te materiały, żeby to zrobić oddzielnie, nie w książce. Chociaż idea jest taka, żeby właśnie ta książka służyła do zabawy. I wydaje mi się, że ten opór jest duży, i to znowu to, co mówiłaś wcześniej, chodzi tylko i wyłącznie o nasze nastawienie do tego, prawda? Tak, i wydaje mi się, że dobrze tutaj mieć w głowie to słynne zdanie, to minie, tak? Bo to mija dużo szybciej niż nam się wydaje. I rzeczywiście czasami za bardzo się przejmujemy niektórymi rzeczami. Tak samo jeżeli chodzi o samodzielną zabawę, no to też spotykam się z taką obawą rodziców. No ale to dziecko narobi mi tyle bałaganu, ja będę musiała sprzątać. No tak, no czasami narobi. Zgadzam się z tym, że czasami, jak na przykład moje dzieci bawią się w pakowanie, to z jednej strony uwielbiam tą zabawę, bo naprawdę czasami potrafią cały dzień się pakować i jechać na różne wyprawy statkami i tak dalej. No ale wyobrażasz sobie, jak wygląda nasz dom po całodniowym pakowaniu trójki dzieci.
które jadą gdzieś. Więc to jest, bywa trudne, ale naprawdę to jest takie kreatywne. To jest też taka możliwość właśnie uczenia ich porządku, tak? I tutaj my też na przykład od jakiegoś czasu wprowadziliśmy coś takiego, że ja nie sprzątam po każdej zabawie i nie wymagam od dzieci, żeby sprzątały po każdej zabawie, czyli zawsze klocki masz odłożyć od razu do pudełka. To jest oczywiście indywidualna decyzja każdego rodzica, ale u nas najlepiej działa to, że my po prostu po umyciu zębów mamy 5 minut sprzątania całego domu i chodzimy po domu i sprawdzamy, co trzeba jeszcze posprzątać, odnieść, włożyć do pudełka i my to robimy razem z dziećmi, bo one też są małe i no, potrzebują też takiego wzoru i modelowania, tak, żeby im pokazać, jak się sprząta. To wtedy najlepiej działa. A też pokazywanie też granic pewnych tam, gdzie możemy zostawić bałagan na jakiś czas, bo dzieci miały jakąś kreatywną budowlę i nie chcą jej niszczyć po prostu. I ona po prostu zajmuje pół pokoju na przykład z kartonów, z wycinanych, z rzeczy, które nam się wydają jakieś błahe, że byle jakiś ścinek, który byśmy już dawno wywalili do kosza, okazuje się, że jest bardzo ważny. Więc czasami warto sobie odpuścić, ale rzeczywiście też pokazywać granice, gdzie w pewnej przestrzeni nie przekraczamy tej granicy, tak, że tam jednak musi być porządek, bo mieszkamy wszyscy w tym jednym domu, ale w pokoju dzieci też, moje dzieci czasami mają tak, że zrobią coś z plasteliny. Jest to ogromny bajzel, ale z drugiej strony wtedy układamy to też na takich kartonach na przykład, gdzieś na parapecie. Niech to sobie pożyje chwilę. Gorzej jak ktoś, wiesz, jest przywiązany na pół roku, no to wtedy tylko wypuścić. No, no właśnie. I pytanie, wiesz, co jest czasami ważniejsze? Czy ta potrzeba dziecka, czy nasza potrzeba porządku? Trudno chyba czasami to wypośrodkować, co? No trudno i myślę, że każdy rodzic sam indywidualnie musi nad tym popracować. Ja mam na przykład tak, że staram się sypialnię naszą mieć taką, że to jest nasz pokój, tam nie ma zabawek i w miarę utrzymywać tam porządek, tak, że, no, że to jest taka jakby moja jaskinia spokoju. I teraz też staramy się zawsze właśnie mieć taką zasadę, żeby z salonu te zabawki zniknęły każdego wieczora, aczkolwiek też robimy tutaj wyjątki, bo na przykład syn lubi odgrywać mecze piłkarskie autkami, akurat w salonie ma najwięcej miejsca, więc mu też pozwalamy to tam zostawić, no bo jakby to codziennie miał wyciągać, no to by się przestał bawić, no to nie o to nam chodzi, tak? Dla mnie jakaś ta samodzielna zabawa jest naprawdę czymś tak genialnym i ważnym dla rozwoju, że staram się to wspierać, zwłaszcza, że już też widzę, tak, zwłaszcza po tej najstarszej 8-latce, że to mija, tak, no nie będzie tak wiecznie, to minie, zaczną kiedyś siedzieć więcej w swoich pokojach, przestaną się bawić i tak dalej, więc to jest tak naprawdę tylko moment w naszym życiu. Tak, to prawda. Wiesz co, ale tak nieświadomie, zupełnie niechcący skręciłyśmy na sprzątanie zabawek, kreatywnej zabawie, kiedy dziecko się nudziło, nagle coś wymyśliło. I wiesz co, tak sobie pomyślałam, że dla dzieci właśnie sprzątanie kojarzy się z taką bardzo nudną czynnością. Taką mega, że to jest takie nudne. Być może ty masz swoje sposoby na sprzątanie zabawek i pokazanie, że to nie jest, nie musi być wcale nudne. I pytanie, czy warto pokazywać i jakby urozmaicać te sprzątanie zabawek, czy może lepiej tego nie robić? Ja bym ci zadała pytanie, co ty jako dorosła sądzisz o sprzątaniu? Nie lubię tego robić. Chętnie, fajnie, no właśnie, coś robił. Chociaż muszę ci powiedzieć, że jak mam takie dni i coś mnie wyjątkowo denerwuje albo stresuje, to lubię tą pracę fizyczną. Najbardziej lubię w ogrodzie pracować, natomiast sprzątać dom też czasami mam taką przyjemność. Jest to, wiesz, tak zwany dzień świra, że jedziesz na tym mopie przez cały dzień i masz taką izolację od rodziny, od dzieci, od wszystkiego, się koncentrujesz na tym. To też ma swoje plusy. Natomiast tak, no ale generalnie jest to przyjemność. Generalnie, ale jakbyś miała na przykład wybrać wyjście do kina na super fajny film z przyjaciółką, a sprzątać dom, gdybyś miała dowolność, tak, nie musisz sprzątać domu, no to raczej myślę, że byś wybrała kino, no chyba, że nie lubisz, tak. No i to jest też ten problem z dziećmi, tak, że ja bym tutaj nie była za sprzedawaniem dziecku tego jako coś fajnego, skoro, znaczy nie sprzedamy tego dziecku jako coś fajnego, skoro sami też mamy takie nastawienie, że nie bardzo, więc znowu zaczynamy od siebie, jakie ja mam nastawienie do sprzątania, co pokazuję swojemu dziecku, czy moje dziecko co chwila słyszy, o, jako jeszcze kuchnię muszę posprzątać, tak, no to ono będzie miało też podobne nastawienie do zabawek, do sprzątania zabawek. Ja bym bardziej poszła w robienie nawyku,
I myślę, że to jest genialne, że są takie czynności, które po prostu w życiu musimy zrobić, tak jak mycie zębów. Większość z nas jako dorosłych nie myśli o tym, jak mi się nie chce myć zębów. Po prostu mamy nawyk, tak? I przebieramy się w piżamę, czy rano wstajemy i te zęby szczotkujemy, nie myśląc o tym, że jak mi się nie chce. Oczywiście, no zdarza się to też czasami, ale generalnie się o tym nie myśli. No i ja też staram się tak mówić to dzieciom, że tak, pewne czynności nie są przyjemne, ale są potrzebne do życia, żebyśmy tutaj na przykład właśnie mogli funkcjonować, żyjemy razem w domu. Jeżeli zabawki są na ziemi, to ktoś może się o nie potknąć. Poza tym nie wygląda to też dobrze, także staram się rozmawiać i mówić im też o tym, że tak jakby inwestować bardziej w nawyki. Dlatego na przykład wspomniałam, że my mamy to 5 minut sprzątania wieczorem i dzieci są do tego przyzwyczajone. One po prostu już same pamiętają, dobra, zęby umyte, piżama jest, pomodlone jest, to jeszcze sprzątanie nam zostało, no nie? Także one pamiętają o tym same i to wiadomo, że na początku to też jest więcej narzekania, nie chce mi się, chcę krócej i tak dalej, ale jeżeli wdrożymy ten nawyk, to dzieci przestają tak bardzo na to narzekać. Więc ja bym poszła bardziej w tą stronę właśnie takich, gdzie najlepiej możemy wdrożyć nawyk, w jaki sposób to zrobimy. Najlepiej też mieć jakąś sekwencję wydarzeń, tak? Wtedy to też najlepiej działa, że na przykład zawsze po przebraniu w piżamkę mamy to 5 minut sprzątania. Także nasz mózg do tego się przyzwyczaja i przestaje tak bardzo z tym walczyć. Z drugiej strony też, żeby urozmaicić sobie ten przykry obowiązek, możemy to zrobić z jakąś wesołą muzyką. A to czy tak, też oczywiście. W formie zabawy. Wiesz, ja zrobiłam takie słuchowisko dla dzieci, żarłoczne pudełko, żeby pokazać dzieciom, że sprzątanie nie jest wcale jakieś straszne, że właśnie można to zrobić w formie zabawy, żeby zachęcić właśnie, pokazać, że to może być też fajne po prostu i kreatywne. Ale tak jak mówisz, to musi być nawyk i to chyba rzeczywiście najlepiej działa. My też mamy swoją zasadę sprzątania przed bajką z kolei, wiesz, ja mówię, że jak chcecie ekran, to kochani, ale jazda do pokoju i musimy ogarnąć ten bałagan na tyle, ile się go da. A jeszcze a propos samodzielności i sprzątania, tak trochę zjechałyśmy na ten temat, ale wydaje mi się, że to jest ważne, bo powiedziałaś też bardzo ważną rzecz, że dzieci, jeżeli mają za dużo, to trzeba im pomóc, ale też na pewno zachęcać do takiej samodzielności w tym, prawda? Do tego, żeby też o tym samodzielnie myślały, tak, w znaczeniu sprzątania. Tak, myślę, że dzieci też mają taką tendencję do tego, że one chcą tego porządku też, tak? Tylko że potrzebują po prostu często pomocy, bo ich to wszystko przerasta. My też często po dorosłemu zapominamy, jak szybko dzieci się rozregulowywują. Sprzątamy na przykład nie w tej porze, w której dziecko jest gotowe na to. Tak, czyli na przykład dziecko bawiło się samodzielnie i zgłodniało, tak? No to trzeba go najpierw nakarmić, a nie wymagać, że posprząta, no bo no, dzieci nie są jeszcze w stanie walczyć z tym głodem, tak? Ten głód jest dla dzieci bardzo taką potrzebą, szczególnie im młodsze, tym bardziej to widać, że no to trzeba najpierw nakarmić dziecko, żeby ono posprzątało, albo najpierw się poprzytulać, jeżeli ono potrzebuje uwagi, tak? Że no w tym sprzątaniu to często jest takie pole do wielu napięć w rodzicielstwie, dlatego że no my też właśnie nie odpoczywamy często, prawda? I chcemy za dużo i jeszcze zostaje to sprzątanie i te zabawki nas już wyprowadzają z równowagi, więc to jest takie działanie też na wielu, wielu polach i myślę, że też jest bardzo ważne, jeżeli mamy jakiekolwiek tam wyzwania ze sprzątaniem czy do tym, jak zachęcić dziecko do tego, no to ja na przykład uwielbiam te narady rodzinne zaczerpnięte z pozytywnej dyscypliny, tak? I ja bardzo zachęcam do tego, żeby porozmawiać z dzieckiem, tak? Kiedyś mieliśmy problem, że dzieci wchodziły do domu, rozbierały kurtki i rzucały je na ziemię. I to wynikało z tego, że to było akurat wtedy, kiedy urodziło się nasze trzecie dziecko i myśmy po prostu byli tak bardzo zafiksowani też, tak było więcej obowiązków i tak dalej i nie zwróciliśmy uwagi od samego początku, że trzeba odwiesić tą kurtkę na swoje miejsce. Dzieci też nie miały wtedy swoich wieszaczków. Później dzieci zyskały swoje wieszaki, swoje półki i zrobiliśmy naradę rodzinną, tak? I powiedziałam, no słuchaj, i wtedy to robię zawsze na spokojnie, nie wtedy, kiedy te kurtki leżą na ziemi, bo wtedy zawsze będę zła i nie będę w stanie opanować tego, tylko na spokojnie przedstawić sytuację, że to jest dla mnie problem,
problem, że to one leżą w centralnej części mieszkania, tak nie może być, mi to przeszkadza, tacie to przeszkadza, wy się możecie na tym poślizgnąć. No i jakie macie rozwiązania na to, tak? I szukać i testować też, co działa najlepiej. Także bardzo to też polecam odnośnie sprzątania jakiejkolwiek rzeczy, czy nieporządku, czy w ogóle właśnie takiego współistnienia w domu, tak? Ale zobacz, że cały czas się rozbija ma jakąś taką uważność tego rodzica, skoncentrowanie na dziecku. Kiedy właśnie dziecko przychodzi, nie mówi nudzę się, to to co mówiłaś, ten czasami wystarczy tą chwilę uwagi poświęcić, nie za dużo nawet, po to, żeby zachęcić dziecko do samodzielności na przykład, nie? Do tego, żeby znalazło sposób na tą nudę albo rozwiązało ten problem, który za tą nudą się kryje. Justyno, wiesz co, powoli będziemy kończyć. Ja tak mam taką refleksję, że my z dziećmi to się nigdy nie nudzimy. W przeciwieństwie, że dzieci się nudzą, no ale też żebyśmy pamiętali, że za tą nudą zawsze się coś kryje i że warto też dzieci wspierać w tym, aby tą nudę trochę tak popielęgnować trochę, nie? Bo ona jest ważna. Tak, ja myślę, że ja bym zakończyła z taką refleksją, żebyśmy się postarali nauczyć trochę tej nudy od dzieci i takiego właśnie odłożenia wszystkich zadań na chwilę, położenia się na kanapie i po prostu poleżenia razem z dziećmi, powygłupiania się, tak, albo po prostu poleżenia takiego nic nie robienia, tak, bo my też mamy generalnie z tym problem, a to naprawdę jest ważne dla zdrowia psychicznego i dlatego, żeby właśnie zrobić sobie taki reset i dzięki temu pójść do przodu. Super, myślę, że z tą refleksją zostaniemy. Moim gościem, słuchajcie, dzisiaj była Justyna Bożucka, która prowadzi bloga i profile na social mediach Co robić, kiedy dziecko. Justyno, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również bardzo, było mi bardzo miło. Pozdrawiamy Was, miłego wieczoru, pa.